Cześć, witam serdecznie. Jest tak 16 stopni, jeszcze przez 2 godziny to przejedziemy się. Ale tak odnośnie tej kierownicy, to natknąłem się na jedną rzecz, której nie założyłem. I nie wiem, czy tego nie założyć, chociaż uważam, że trochę nie pasuje może dla takiego motocykla. No zobaczymy. Chodzi mi o taki, nie wiem jak to, taka rozpórka czy coś tam, nie? I ona była, powinna być tutaj w tym miejscu. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Nie wiem czy ją zakładać czy nie. No i tak sobie tego Suzuki szykuję. Czyli przejażdżka będzie. Miał być taki Suzuki, ale w dobrym stanie nie było. Chciałem Yamaha Dragstar, ale nie stać mnie na taką Yamaha. Kosztuje 12 tysięcy w dobrym stanie taka Yamaha. No ale za to sobie kupiłem taką Yamaha Dragstar. Zawsze to już coś, nie? No, ale dobra. Myślę, że można jechać. Coś powiem, patrzcie jaki ruch. Motorak właśnie mi się najbardziej podoba, że ja wszędzie sobie wjadę. O, jak mi kawy brakowało, ludzie kochani. O. Ja tak mogę siedzieć cały dzień. No. O. No i to jest życie, a nie kurwa, tylko za kasą, śpieszą się, jebani, kurwa. Co oni z tego życia mają? Jak kwiaty zakwitną, też nie zauważą, bo... Szkoda gadać. Ja tam się widokami cieszę. A, super, naprawdę. W ogóle to się trochę wystraszyłem, bo myślałem, że nie zapala. Się okazuje, że on na nóżce bocznej zapali, ale ten, jak się da bieg, momentalnie gaśnie. Także na szczęście nic się nie psuje, a już się wystraszyłem trochę, nie? No, ruch jest taki, że makabra. Po prostu ja to lubię takie właśnie miejsca. Nie lubię mieć na przykład kasku z szybą, tylko takiego orzeszka. No bo jak mam mieć tyle szyb, to ja sobie samochodem pojadę, nie? Po co mi ten motorem jeździć? No, ale moc ma motor, no 500, no niby nie 1000, ale pokłady mocy są ogromne i tak lubię. To, że są pokłady mocy, to nie znaczy, że mam z nich korzystać. Jadę sobie, silniczek przy 80, przy 90, delikatnie pyrka, aromecik, biedulek przy 80, to jakbyście kota ze skóry obdzierali. No, tak właśnie było. Coś nam słoneczko zachodzi. No. Trzeba jechać.